opóźnienia jest to problem, którego niestety nie da się wykluczyć, ponieważ sygnał przebywa spory kawałek od satelity do naszej anteny, czy też odwrotnie. No i z tym problemem niestety nie da się nic zrobić, także to jest taki mały minus tego internetu, aczkolwiek... Jakie duże jest to opóźnienie? Opóźnienie jest to, nie wiem, no, półsekundowe albo troszeczkę dłuższe. Przy okazji znowu sprawdziłem na czacie, Meloński nie chce książki, woli koszulkę. No to w związku z tym Meloński otrzyma koszulkę. Gratuluję koszulki. Panie Michale, pan chciał się włączyć. Tak, a propos pingów, czy nazwijmy to opóźnień, które tyczą się no, nie tylko samych pingów, ale ogólnie transmisji. W przypadku transmisji satelitarnej powstaje problem wielotorowości sygnału. Tak, to jest często odczuwalne wśród użytkowników odbiorników GPS, którzy odczuwają to na przykład przy wjeździe do tunelów, ewentualnie tam, gdzie antena jest zamontowana w nieodpowiednim miejscu. Czyli załóżmy to, gdyby antena od internetu satelitarnego była zamontowana w nieodpowiedni sposób, na przykład na załamaniu dachu i ściany, mógłby powstać problem właśnie wielotorowości sygnału i przez to mogłyby powstawać dodatkowe opóźnienia. Czyli opóźnienia mogą powstawać nie tylko ze względu na samą infrastrukturę i charakterystykę systemu satelitarnego, ale także na przykład ze względu na niewłaściwe zamontowanie samej czaszy anteny satelitarnej. No i to jest jeden z problemów, jedno z utrudnień w tym momencie, prawda? No dokładnie tak. Znaczy, antena musi być tutaj dobrze ustawiona. No to jest, że tak powiem, taki mus, żeby ten internet działał poprawnie i wtedy te opóźnienia, znaczy opóźnienia zawsze będą, tak wiadomo, ale dobre ustawienie anteny, że tak powiem, sprawia, że ta usługa działa najlepiej jak potrafi. Darek na czacie napisał, światło leci 299,792 i tak dalej kilometra z satelity, a satelity wiszą na wysokości, czyli musi być jednak opóźnienie, no i nie da się tego w żaden sposób uniknąć. I tak, do tego trzeba jeszcze doliczyć jonosferę przede wszystkim, która nam skutecznie utrudnia komunikację z satelitami. No z tym, że w pewnych granicach, powiedzmy, przyjmijmy to jakiejś tam przyzwoitości takiej w kwestii łączy internetowych, to nie są opóźnienia tak duże, żebyśmy je odczuwali w jakiś tam koszmarny sposób, powiedzmy to tak kolokwialnie. W wielu sieciach, na przykład komórkowych, opóźnienia rzędu 400-500 milisekund nie są niczym zaskakującym. Czyli co, nie demonizujmy tego? Nie ma sensu. No trudno oczywiście porównywać się rozwiązanie takie jak satelitarne czy komórkowe z rozwiązaniem kablowym opartym na przykład na infrastrukturze jednogigabitowej, tak? No bo wiadomo, że na tym kablu, tam gdzie od użytkownika do routera końcowego dostawcy, to są odległości rzędu najwyżej kilkudziesięciu metrów. Czyli no te opóźnienia są tam poniżej 10 milisekund.